dobry, nazywam się Karina Kozłowska, warszawska Agrounia. Odwiedziłam się protest w bardzo trudnym temacie, brak mi właściwie słów. Nie dla wojny, tak dla pokoju. Dlaczego protestujecie? Protestujemy tutaj na Uniwersytecie Warszawskim jako studenci i studentki, które uważają, że uniwersytet i rektor naszego uniwersytetu nie może dłużej pozostać biernym wobec dziejącego się ludobójstwa w Gazie. No na bieżąco, będąc tutaj, oglądamy filmy i nagrania z tego, co dzieje się w Rafah. Widzimy zbombardowane domy i szpitale, dlatego jesteśmy tutaj, żeby przerwać milczenie. Nasza grupa się zmienia. Zostajemy tutaj na noc od piątku. Mieszkamy w okupowanym parku Autonomia. Co noc śpi tu około 25-30 osób. Natomiast nasz obóz pozostaje otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Organizujemy tu wykłady, warsztaty. Teraz za nami trwa wspólne warsztaty skaptowania baneru palestyńskiego. Przez nasz obóz przebija się do 50 osób, myślę, które czasami uczestniczą w niektórych wykładach. Czy to prawda, że byliście zamknięci tutaj w pierwszym roku i nie mieliście dostępu do toalety? Tak, przez pierwsze dni protestu bramy tutaj prowadzące do Parku Autonomia były zamknięte. Również drzwi do budynku, w których znajdowały się toalety. Teraz już z tych toalet możemy korzystać i zadziałało się to po negocjacjach z władzami uniwersytetu, najpierw dotyczącymi naszych warunków bycia tutaj, a później również rozmawiałyśmy z rektorem Uniwersytetu Warszawskiego Alojzym Nowakiem i z innymi przedstawicielami władz uczelni o naszych postulatach. A proszę przypomnij mi, jakie są postulaty? Żądamy od rektora Uniwersytetu Warszawskiego jednoznacznego i publicznego potępienia działań Izraela w Strefie Gazy i okupacji terenów Palestyny. Żądamy również zerwania wszelkich współprac, czy to z firmami, instytucjami, czy z ośrodkami akademickimi, które przyczyniają się i mają swój współudział w ludobójstwie, czy współpracują z izraelską armią. A także domagamy się udostępnienia wszelkich informacji o tym, w jaki sposób Uniwersytet Warszawski współpracuje z tymi instytucjami, które w ludobójstwie swój udział mają. Szanowni Państwo, protest trwa i do kiedy będzie trwał? Jakie są przewidywania? Zostałyśmy podczas wczorajszych negocjacji z rektorem. Został wyznaczony wstępny termin naszego następnego spotkania i będzie to początek przyszłego tygodnia, najprawdopodobniej poniedziałek lub wtorek. Na pewno przynajmniej do tego czasu będziemy w Parku Autonomia. Natomiast spodziewamy się, że także ta tura negocjacji nie zakończy naszych rozmów i nie zakończy także naszej walki o spełnienie naszych żądań. Na razie czujemy się dobrze, czujemy jakąś sprawczość, czujemy, że walczymy o słuszną sprawę, więc nigdzie się nie wybieramy. Szanowni Państwo, nie dla wojny, tak dla pokoju. Warszawska Agrounia popiera Wasz protest. I gdybym mogła się dołączyć, to dołączam, jeżeli nie będziecie mieli nic przeciwko temu. Bo temat nie jest w ogóle opinii publicznej. Nie ma go ani w internecie, ani w telewizji, ani na ulicy. Wszyscy są obojętni, udają, że problemu wojny, konfliktu Strefy Gazy i Izraela, że po prostu tego nie ma. A szanowni Państwo, żyjemy w XXI wieku. A ja dzisiaj rano wstałam i sobie pomyślałam, jaki to XXI wiek, jeżeli żyjemy w takim wieku, jak Hammurabi, jak tworzył swoje prawo. Oko za oko, ząb za ząb. Mówię to nie przez przypadek, dlatego że mój kolega, ja studiowałam stomatologię, pan Haytham, który też jest dentystą, tak jak ja, został wyrzucony z Palestyny, bo wcześniej była Palestyna, z całą rodziną do Kataru. I potem z tej rodziny dziewięcioosobowej wysłali tylko jego do Polski na studia stomatologiczne we Wrocławiu.
ja nie chcę prawa Hammurabiego i oka za oko, ząb za ząb. Popieram wasz protest i tak naprawdę jestem tu, żeby dać wam nadzieję, że to nie jest pierwszy ruch oddolny i pierwsze namioty i pierwszy protest. Jak coś oddolnie się uruchomi, tak jak w sprawie CPK-u, czy protestów rolniczych, czy protestów pielęgniarek, to potem ta kula nabiera takiego rozpędu i zwyciężymy. Może nie za tydzień, może nie za rok, może nie za 5 lat, ale zwyciężymy.